Welcome to the Sylve. Ah, crap. Don't tell me you're my new guard. Dzisiejszą postacią jest Simon. Postawny, śniady koleś z potężną plazmową giberą, stojący na straży szlachetnego przybytku szlachetnej rodziny Van Graaff. Pierwsze spotkanie z nim jest mechaniczne. Przeprowadza na nas rutynową kontrolę, gdy chcemy wejść do posiadłości. Widać od razu, że robi to nie pierwszy raz, ale i nie jest znudzony swoją pracą, podchodzi do tematu energicznie. Zrzucamy mu więc całe żelastwo, jakie nosimy na plecach, przy pasie, w skarpetkach i pod kapeluszem, a następnie wchodzimy do środka, po to, by zaraz wyjść znowu na zewnątrz. Nasza misja jest prosta. Pomóc Simonowi w pilnowaniu drzwi tej nocy. Przy okazji wspólnej służby sporo się o nim dowiadujemy. Nawet zanim to jeszcze nastąpi, Gloria przyznaje, że był przy rodzinie od lat i ma do niego spore zaufanie. Od razu widać, że chłopak doskonale wie, co robi i przekazuje nam wszelkie niezbędne instrukcje szybko, ale i wyczerpująco. Ma luźne podejście do życia i swojej roboty. Widać, że miał już do czynienia z wieloma klientami i swobodnie staje za naszymi plecami, by nas testować, ale i wspierać, jak każdy porządny instruktor. Gdy zajdzie potrzeba, rozbroi niebezpiecznego delikwenta i utrupi go bez wahania, komentując przy tym beztrosko: wow, widziałaś tego suknię syna? Jest oddany Glory. Gdy o niej mówi, używa określenia panienka szefowa. Jeśli w pewnym momencie schrzanimy nasze zadanie i dopuścimy do zdemolowania całego pensjonatu, spuszczenie gościa z ładunkami wybuchowymi, widząc swoją martwą Lady, zaatakuje nas. Co doprowadzi najpewniej do jego własnej śmierci. I końca tej historii. Oh.